Siemaneczko, siemaneczko, wybiła godzina wieczorna, czyli około godziny 18. Właśnie zwijamy się tutaj stąd i idziemy na taki mega market, gdzie jest bardzo dużo jedzenia, gdzie można bardzo dobrze zjeść i zaraz zobaczycie sami. Idziemy, zaraz tam dojdziemy, tylko musimy przepuścić kilka motorków. O, tu jest dobre światło. Co najważniejsze, to to, że ten market jest oczywiście jak inne, otwarty dopiero od godziny 17, więc wcześniej nie ma się tam sensu po co wybierać, bo po prostu nikogo tam nie ma. Później wszyscy się zjeżdżają, no i jedzą. Też można sobie tam kupić lody, można kupić wszystkie owoce morza, różne mięsa, świnki, wszystko. Większość na grillu oczywiście, w zależności oczywiście od dania, tak jest przyrządzone. A w tej chwili jeszcze jesteśmy na patong. I właśnie zbieramy się na ten market, który jest około 10 minut pieszo, spacerkiem, 10 minut stąd. Wypożyczyliśmy w końcu skutera, bo półtorej tygodnia bycia tutaj w Tajlandii i przyjechaliśmy w końcu na ten targ, który chciałem wam pokazać. Tutaj jest coś takiego jak Dragon Night Market, a naprzeciwko niego jest taki Malin Plaza. Malin Plaza, to tutaj dzisiaj się udajemy na Malin Plaza i pokażę wam tutaj, co tutaj można zjeść, ile tu jest ludzi i jakie tutaj są potrawy i jak to wszystko wygląda. Zostańcie, bo warto, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pozdro 600. Ok, a więc zaczynamy. Kantor, śmietniki, jakby co, takie są siedzonka. Tutaj sobie każdy, co zamówi, siada sobie i się siedzi przy ulicy. Jest cieplutko i powiem wam, że już na starcie takie zapachy, że po prostu głodnym się jest od razu głodny. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo miejsc do siedzenia i oczywiście na samym starcie mamy lobstery, nie lobstery, wszystkie owoce morza, seafoody i po prostu przeróżne przesmaki, rybki i tak dalej. Po prostu w Tajlandii można naprawdę tak dobrze pojeść, tak dobre dania, że a wczoraj jedliśmy właśnie te naleśniki pani przy nas kroi. Ale tu jest czat. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. Pani kroi owoce przy tobie, że tak powiem. Kroi przy tobie, później robi ciasto, zrobi naleśnika i takie naleśniczki. Takie na wszystko jest na poczekaniu, że tak powiem, robione. Chlebki takie, to dla dzieci można powiedzieć, znaczy dla dorosłych oczywiście też, ale jak dziecko nie chce jakiegoś mięsa czy coś, to chociaż taki chleb sobie może zjeść. Szaszłyczki, przeróżne rzeczy, krewetki oczywiście i tak dalej. Nie jest to jakieś bardzo długie, bo później tutaj zaczynają się restauracje. Później zaczynają się restauracje, gdzie można też sobie na spokojnie zjeść. Tutaj już jest bardziej wszystko cywilizowane i tak bardziej kulturalnie i europejsko. A tutaj tak wygląda tutaj to miejsce, gdzie jest taka mega petarda. Tutaj jest taka mega petarda, że zobaczcie sami. Pani tutaj od razu robi na bieżąco zupki. Tutaj znowu grill, ale gorąco. Piękne rzeczy. O, piękne rybki. Owoce morza. Podobnie jak na tamtym markecie, którym wam ostatnio pokazywałem, Banzam, ale tutaj jest taki większy czat, muszę wam powiedzieć. Jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej różnych dań, bo tam to bardziej na zakupy, żeby się wybrać, a tutaj bardziej, żeby coś zjeść. Goloneczki. Tam właśnie, tak jak widzieliście, tam było pełno warzyw, pełno owoców. Tutaj również oczywiście też są, ale tu jest jednak więcej osób, które chcą zjeść i jest więcej w ogóle stanowisk, gdzie można kupić to jedzenie. Także tak to wygląda. Są tutaj też przepyszne lody kokosowe. Przepyszne, naprawdę przepyszne lody kokosowe. I o, chlebki się tutaj robią. Tutaj robią się chlebki. Ale pięknie wyglądają, bo zaraz sam te chlebki zjem. Tutaj dodatkowo kebab, jak ktoś ma sobie życzy.
Ej, może weźmiemy takie chlebki, co? No ja nawet sobie bym wziął nawet. Dobra. Mega czat tu jest, naprawdę mega czat. A jeszcze teraz jak pożyczyliśmy ten skuter, to jestem jeszcze tak dodatkowo podjarany, że będziemy teraz poruszać się skuterem, że masakra. O, tutaj jest trochę chłodniej. Powiem wam tak, ja ostatnio jadłem te shrimy, no krewetki, dobrze. W takiej tej panierce grubej, ale tak trochę nie polecam, bo krewetka ogólnie jest mała, a bardzo dużo panierki. Jeśli ktoś chciałby trochę zdrowo się odżywić czy coś, to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem akurat, ale widzę, że tutaj są piękne sałatki, więc ten chlebek i te sałatki zaraz pewnie będą nasze. O, tutaj pan robi tajskie lody, czyli też są owoce, świeżutkie owoce, które pan kroi, kładzie, zalewa mlekiem, to już widzieliście wczoraj. Sorry. O, tutaj mamy sushi, o, albo jeszcze sushi dzisiaj pójdzie. Sushi tutaj też jest mega, przedwczoraj jadłem sushi, gdzie kupuje się na sztuki kuleczki. Kosztują jakieś tam 7 batów, to jest jakieś 80 groszy za sztukę, 90 groszy za sztukę tej takiej, wiecie, jednej tej. No i sobie można wybierać jakieś się chce smaki. Tutaj są jeszcze świnka taka z grilla, ta akurat ta świnka jest dobra, bo jadłem też te żeberka. Oh my god, nie wiem czy przejdę. Jezus Maria. Są też takie żeberka, które tam było widać po lewej, o tutaj są takie żeberka, to i one są takie średnie. Ja jadłem to przynajmniej wtedy, kiedy ja jadłem, o, są jeszcze ślimaki, to były takie twarde trochę, ciągnące się, więc tych żeberek to tak średnio polecam, ale oczywiście można spróbować, gdyby nie było. No, a tu ostatnio właśnie kupowałem te shrimy, więc były takie, kurde, no i mi nie smakowały. O, Dorka, please smile. Kukurydzę, myślę, że jeszcze też kiedyś muszę tutaj spróbować kukurydzę. Jestem ciekaw, jak smakuje. No, tak jak mówiłem, tutaj mamy już taką część nie bazarową, a bardziej restauracyjną, ale jednak nas bardziej interesuje tutaj ten czat, co tutaj się dzieje. Także idę jeszcze tutaj, zobaczę, co tutaj jeszcze jest. O, tutaj znowu golonki, pięknie te goloneczki wyglądają, tutaj różne owoce. Pyszne ananasy, pierożki, te pierożki też jestem ciekaw, jak smakują. Znowu kebab i owoce morza z grilla, czad jak nic. O, tutaj takie danie przykładowe, ktoś sobie wziął. Wygląda naprawdę przekozacko. O, tutaj bardzo blisko jesteśmy owoców, bo ciężko przejść. I znowu te mega mini malutkie bananki. Najmniejsze jakie widziałem chyba na świecie. I tutaj jeszcze takie bóstwa, że tak powiem. A nawet widzę, że jest makaron z zupki chińskiej. Pan tutaj smaży elegancko. Zaraz będzie jakaś pyszna zupka. Są też steaki. Jak są steaki, to jest dobrze. O, tutaj grill. Zapachy. No i ludzie. Wygląda to naprawdę czadersko. Jest tutaj naprawdę czadersko. I polecam każdemu, żeby przylecieć, zobaczyć, jak to tutaj wygląda, jak tutaj się żyje, jak wygląda Azja. Bardzo podobnie tutaj jest do Kuala Lumpur, czyli do Malezji. Bardzo podobnie gdzieś tam w Chinach, gdzie byliśmy, w Hongkongu. Gdzieś też takie różne rzeczy można znaleźć. Także Azja ogólnie jest dość podobna, ale jeśli chodzi o jedzenie, to akurat tutaj mi najbardziej smakuje i mówią to wszyscy i zgadza się to i jest to prawda. Jest tutaj bardzo duża różnorodność wszystkiego.
tych owoców morza i w ogóle to jest mega, ale wszystko inne też, bardzo dużo, naprawdę, jest tak dużo jedzenia, że jak tu będziemy chyba 2 miesiące i byśmy jedli codziennie coś innego, to i tak chyba byśmy nie zdążyli wszystkiego zjeść i popróbować. No i tam później się ciągną jeszcze dalej stoliki, dalej restauracje, a później jeszcze na samym końcu jakieś ciuchy, jakieś takie targowisko. I tak to ogólnie wygląda, także my idziemy coś zjeść, a wy pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i bądźcie z nami przez całą podróż. A jeszcze co do tej golonki, to ja widzę, że tutaj są takie zupy z tą golonką. Pan tutaj odkraja mięso i tam na przykład jest z ryżem, a jak się chce taką zupkę, no to można zupkę... Aha, bo to się wszystko gotuje, on tym wszystkim polewa tam ten ryż. I ja pierniczę, jaki czad. Wow. A więc tak, robi się nam pyszny kebab tutaj od pani. Dodatkowo bierzemy kromeczki i jeszcze takie grzyby jakieś, pieczarki. I jeszcze tam się smażą już na grillu. I dodatkowo kurczaka dla Emi. Thank you. Okej. Niestety nie ma miejsc siedzących. Wszystko pozajmowane. Ale po prostu odeszliśmy trochę od tego gorąca tam, od tego dymu. I gdzieś tu zaraz sobie usiądziemy i zjemy. No, coraz ładniej się tu zaczyna robić. Coraz bardziej mi się zaczyna tu podobać. Wow.